A niech będzie naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi. Nie wiem, czy ktoś z Was modlił się o powrót zimy, w każdym razie. Czy ktoś ma takie, że tak powiem, wejścia tam w niebie? Drodzy, e, myślę, że wszyscy przeżywamy to, co się dzieje obecnie, że modlimy się o. Ukrainę modlimy się o kościół prześladowany modlimy się i prosimy Pana żeby też Bóg ochronił nasz kraj abyśmy mogli o ile to jest możliwe żyć w pokoju w bezpieczeństwie eee, ważne jest abyśmy byli gotowi słyszeć co mówi Pan do naszego serca do naszego życia Lubię takie teksty, jak mówi Eliasz, który stoi przed Achabem i tak zaczyna swoją przemowę na moje słowo, czy na słowo Pana, przed którego obliczem stoję. I zastanawiam się, i myślę, jak to jest z każdym z nas, czy Staramy się być przed obliczem Pana, aby doszło na słowo, słowo Pana. Jezus tak powiedział w Ewangelii Jana w 14 rozdziale. Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. I ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega. A przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał. Nic nie wydarzyłoby się w tym świecie i w całym wszechświecie, gdyby nie było tego żywego słowa Boga. My wiemy, że Bóg po prostu rzekł słowo, i wszystko się stało. To słowo ma niesamowitą moc. I kiedy Jezus głosił Ewangelię, mówi: Ja nie głoszę swojego słowa. Ja głoszę słowo, które słyszę od Ojca. I on to słowo przekazuje. Kiedy otwieramy list do Hebrajczyków w pierwszym rozdziale, od pierwszego do czwartego wiersza, mówi, tam jest napisane, że wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg przez proroków do Ojców. Bóg posyłał słowo. I, i zwróćcie uwagę, że jak zasadnicze jest dla naszego życia słyszeć słowo, bo od tego później zaczyna się Nasze posłuszeństwo bądź nieposłuszeństwo. Jeśli zaczyna się posłuszeństwo, to to będzie dla naszego dobra. Jeżeli nieposłuszeństwo, to to będzie z ogromną szkodą dla nas. Ale pierwsze jest słowo. Kiedy Bóg postawił Adama i Ewę w ogrodzie Eden, to dał im słowo. Mówi, z wszystkich drzew ogrodu możecie jeść. Z tego jednego tylko wam nie wolno jeść. Słowo było wyraźne, było jasne. I to był taki test dla nich, czy są gotowi posłuchać Boga, czy nie. I chciałbym dzisiaj zastanowić się nad tym, żebyśmy zobaczyli, co ma wpływ na to, że Słowo Boże może do mnie dochodzić, że ja mogę go zrozumieć, że Bóg swoje Słowo mi objawi. I czasami niektórzy ludzie mówią, że tak prosty. Zwykły człowiek nie jest w stanie zrozumieć słowa. Ale już dzisiaj na wstępie słyszeliśmy, że objawiłem imię Twoje ludziom prostym, niewykształconym. Bo ci wykształceni, ci, którzy yy, no, sko skończyli może nie jeden fakultet, oni nie rozumieli tego, co czytali. Poprzez niewłaściwe nastawienie, niewłaściwą postawę serca czytali. I to było zakryte przed nimi. A Jezus mówi, ojcze, ja się cieszę, że objawiłeś te wielkie prawdy. To twoje słowo. Prostym ludziom. A więc chcę dzisiaj powiedzieć, że nie musisz być, nikt nie musi być wykształcony, mieć kilka fakultetów, aby zrozumieć słowo. Słowo od Boga. Bo Bóg komunikuje to słowo dzieciom, Młodym i starszym, i każdy jest w stanie, jeśli zajmuje taką właściwą postawę wobec słowa, jest w stanie to słowo zrozumieć. Ono zadowoli prostego człowieka i zadowoli teologa. Każdego, każdy będzie mógł w tym słowie nie tylko brodzić, ale i pływać i jeden, i drugi. Bo Bóg, kiedy mówi słowo i kiedy daje słowo, ono staje się i jest możliwe do zrozumienia dla każdej takiej osoby. Jezus mówi: Ten, kto mnie miłuje, słów moich przestrzegać będzie. I ludzie dzisiaj mówią w różnoraki sposób o tym, że miłują Boga. Ale jest taki wyraźny biblijny test. Jeżeli mówimy, że miłujemy Boga, to pokaż mi to. Spełniając ten test, o którym mówił Jezus: jeśli kto mnie miłuje, ten słowa mojego przestrzegać będzie. A więc, inaczej mówiąc, zainteresuje się Słowem, Przy, będzie przyjmował Słowo Boże i będzie je zachowywał, i wtedy może, możemy rozpoznać, że dany człowiek, że ja, miłuje Boga. Niektórzy może myślą, że gdzieś, jeśli pojadą, Coś zrobią szczególnego. Ale ten test jest bardzo prosty. To jest taki zasadniczy test, czy miłuję Boga, czy nie. Czy Bóg jest rzeczywiście najważniejszy w moim życiu, czy nie. Nie można tak naprawdę miłować Boga, podążać za Bogiem, wierzyć Bogu bez znajomości Jego świętego Słowa. My o tym wiemy. My o tym doskonale wiemy. Oto Bóg posyła Słowo. Daje słowo. Słowo Boże jest cudem i darem dla nas. Kiedy mówię cudem, słowo Boże jest cudem, mam na myśli tą księgę. Ona powstała z Bożej inspiracji, z Bożego działania. Drodzy, I Bóg w taki sposób sprawił, że nie potraktował tych, którzy pisali około 40 autorów tych ksiąg, które tutaj są, jako maszyny do pisania. Ale to Boże natchnienie polega na tym, i Boża mądrość polega na tym, że Bóg wykorzystał ich zdolności, umiejętności, ich osobowość i przez to w tym wszystkim przekazał to, co chciał przekazać, aż do jednego słowa, które jest niezwykle istotne i ważne w Bożym Słowie. Bo żadne słowo tutaj nie jest jakby przypadkowe. Nie znalazło się dlatego, że. Autor może pomyślał a jeszcze tutaj muszę coś dodać. Nie, to całe pismo, całe słowo tchnie mocą i życiem świętego Boga. A dobrą rzeczą jest naszą, ludzi, Twoją i moją. Jeśli my do tego słowa będziemy podchodzić w mądry, właściwy sposób, aby prawda tego słowa. Zajaśniała przed nami, abyśmy mogli tą prawdę zrozumieć i za tą prawdą podążać. Dzisiaj ludzie mówią co do moralności, co do wierzeń, spojrzeń, że wszystko dzisiaj staje się względne, ale Bóg mówi, że jest jedna prawda. Ta prawda jest możliwa do zrozumienia, możesz ją zrozumieć, możesz za nią podążać i możesz żyć według tej prawdy. Dlatego Paweł tak napisał pięknie do Tymoteusza. Ty od młodości znasz pisma święte, które cię obdarzają mądrością, udzielają ci mądrości ku twojemu zbawieniu. Drodzy, każdy z nas zdaje sobie sprawę, jak wielką wagę ma to słowo. Że sam Bóg, który dał, przekazał nam prawdę tego słowa i zadbał o to, żeby nawet każde słowo było właściwe. Sam Bóg swoim autorytetem i powagą stoi za tym słowem. I pierwsza rzecz, pierwszy taki krok, takie właściwe nastawienie. Żeby, żeby Bóg objawił mi to słowo, bo nie każdy, nie każdy, jak już powiedziałem, możesz być bardzo wykształcony, nawet teologicznie, i nie rozumieć tego słowa. Ale kiedy masz właściwą postawę serca, kiedy mamy właściwą postawę serca, Bóg objawia nam więcej i więcej swojej chwały i mocy, wielkości i zbawienia. I możesz być mocny w Bogu dzięki Słowu, dzięki zaufaniu Słowu, które Bóg powiedział. Mamy podchodzić do Bożego Słowa. Tego Bóg oczekuje. To wyraża z należytą czcią i szacunkiem. Drodzy, nie mogę traktować w sposób lekki Bożego Słowa. Czyli muszę. Mieć wielki szacunek, respekt dla Bożego Słowa. Czyli muszę uznać, że jest to nie jakaś tam księga, nie jakieś tam zapisane słowa, ale jest to słowo świętego, żywego Boga. W księdze proroka Izajasza, w 66 rozdziale, prorok tak pięknie mówi tutaj: Bóg mówi przez, przez proroka. Wiersz, wiersz, yy, wiersz drugi. Przecież to wszystko moja ręka uczyniła, także to wszystko powstało, mówi Pan. Lecz ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. A czwarty wiersz jakby yy, yy, kontynuuje, czy mówi dalej. Tak samo ja wybiorę dla nich męki i sprowadzam na nich to, czego się lękali, bo gdy wołałem. Nikt nie odpowiadał, gdy mówiłem, nikt nie słuchał, lecz czynili to, co jest złe w moich oczach i wybrali to, czego ja nie lubię. Oto pierwsza rzecz: Bóg oczekuje, że będę właśnie z takim szacunkiem i czcią podchodził do Jego świętego słowa, że nie będę Go lekceważył. Ale będę pilnie zwracał uwagę na to co Bóg mówi. Jeżeli mam pokorne, uniżone serce przed Bogiem, to znaczy, że takie serce mam wobec jego świętego słowa. Bo wiem, że to słowo pochodzi od niego. To jest jego słowo i on chciał, że i to słowo on przekazuje dla twojego i dla mojego życia. Księdze Hioba czytamy tak, w 23 rozdziale, wierszu 12. Od przykazań Jego warg nie odstępowałem. Zachowywałem w sercu słowa pochodzące z Jego ust. To jest ciekawe, Hiob, znamy go doskonale, był bardzo bogobojnym człowiekiem. I ta bogobojność polegała właśnie na tym. Nie odstępowałem od przykazań pana, od słowa pana. Ja je wszystkie zachowywałem w sercu. Nawet wtedy, kiedy nie rozumiałem do końca. Pamiętacie, była w Nowym Testamencie opisana kobieta, która przechowywała słowa w swoim sercu, chociaż nie rozumiała do końca, co one znaczą. Miecz przeszyje twoją duszę. Ale jest błogosławiona, bo Bóg ją wybrał, bo Bóg jej dał szczególne zadanie i ona, jest napisane, Maria zachowywała słowo w, sfer, w swoim sercu, nie wzgardziła, nie gdzieś zostawiła i zapomniała, zachowywała w sercu i myślę tak, mówi: Przyjdzie czas, że będę rozumieć więcej i więcej z tego, co Bóg do mnie mówi. Ale muszę je mieć w sercu, żeby w pewnym momencie Duch Święty mógł to rozjaśnić, aby mógł rozumieć. Ale jeżeli nie mam szacunku, nie mam czci dla słowa, to ja je usłyszę i je zostawię, i zapomnę, i nie będę wiedział. Wiecie, ilu ludzi będzie zdumionych, kiedy staną przed Bogiem, i Bóg im powie tak, ja do Ciebie mówiłem tak wiele razy, a oni powiedzą, kiedy, Panie? Pamiętacie tę historię, kiedy nas nauczałeś? Gdzie ty byłeś, prawda? Myśmy nie wiedzieli, że ty byłeś tam obecny. Wielokrotnie, wielokrotnie wieloma sposobami Bóg komunikuje słowo. Jeżeli mamy respekt, mamy szacunek i cześć, to jeśli nawet nie rozumie wszystkiego i gdzieś tam męczę się z tym, aby zrozumieć to, co Bóg mówi, zatrzymaj w sercu: powiedz okej. Okay. Przyjdzie czas, że Duch Święty i Pan objawią, nauczą mnie tego słowa, i będę wiedział: Bądź takim, niech Twoje i moje serce będzie takim dobrym spichlerzem Bożych skarbów, Bożego Słowa. Ale postawa lekceważenia. Postawa lekceważenia słowa jest lekceważeniem Pana. Tacy ludzie będą wołać, ale Bóg ich nie wysłucha w pewnym momencie, kiedy będą lekko, bez szacunku, bez poszanowania podchodzić do Jego świętego Słowa. W piątej księdze Mojżeszowej w 12 rozdziale tam Bóg mówi takie słowa do, do Bożego ludu. Abyśmy wiedzieli, jak, jak Bóg każe traktować swoje słowo. 12 rozdział 5 Mojżeszowej, 28 wiersz i 13 rozdział, wiersz pierwszy Przestrzegaj i słuchaj tych wszystkich słów, które ja ci nakazuję, aby dobrze się powodziło tobie i twoim synom po tobie na wieki, jeżeli będziesz czynił to, co dobre i prawe w oczach Pana Boga Twego. Czynić dobrze i czynić to co prawe to czynić jego słowo nie tylko słuchać. I 13 rozdział mówi tak: wszystko co ja wam powiedziałem starannie wypełniajcie. Nic do tego nie będziesz dodawał ani niczego od tego nie ujmiesz. Starannie, rzetelnie. To jest właśnie szacunek do tego co Bóg do nas mówi. Ja staram się je Poznać, zrozumieć i mam starannie wypełnić tak, jak Bóg tego oczekuje. Dalej możemy powiedzieć, że mamy podchodzić do Bożego Słowa z uniżonym sercem, z pokornym sercem. To już też o tym wspominał właśnie Izajasz. Patrzę na tego, który pokornym sercem, który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. A Jakub w czwartym rozdziale, wierszu szóstym mówi: Przyjmijcie. Z łagodnością wszczepione w Was Słowo Boże. To, co my robimy na nabożeństwach, to, co robisz, kiedy masz swój czas z Bogiem, to jest pozwolić, aby Słowo Boże zamieszkało, zostało wszczepione w nas. Abyśmy to, aby to Słowo było w nas i aby wydało owoc według swego rodzaju. Zgodnie z tym, z tą prawdą która zawarta jest w Bożym Słowie. Popatrzcie, ile byśmy uniknęli rzeczy niepotrzebnych, lęków, bojaźni, gdybyśmy przyjęli Słowo, trzymali się tego Słowa, to nagle okazuje się, że nie byłoby lęku i strachu w naszych sercach, bo przecież trzymam się Słowa Pana, który mówi: nie bój się, nie lękaj się. Nie, trw nie trwórz się. To jest słowo. Jeżeli ja to słowo przyjmuję do serca i zaczynam właśnie tak zachowywać się, jak mówi Boże Słowo, nie będę się bał, nie będę się lękał, nie będę się trwożył. Bo mam słowo żywego Boga, który mi to mówi, i który stoi za swoim Słowem, i Pan jest dla mnie tarczą i ochroną. Bo tak mówi Jego Słowo. Patrzę na Tego, który jest pokorny, mam przyjąć z łagodnością wszczepione we mnie Słowo Boże. Musimy zdawać sobie sprawę, że jeżeli nie przyjmuję we właściwy sposób Bożego Słowa, nie podchodzę do Niego we właściwy sposób, to mogę, nie tylko mogę, na pewno doznam ogromnej szkody, a nawet mogę doświadczyć zwiedzenia. Prawda? Bo jeżeli nie mam tego szacunku, nie mam tego właściwego nastawienia, nie mam uniżonego serca, to może się okazać, że ja będę lekko traktował słowo z wyższością. I mówię, co tutaj jest napisane. No ja czytam tam, że miecz obosieczny wychodzi z Jego ust. Co o czym tu jest mowa? Wyobrażacie sobie Jezusa z takim w ustach mieczem obosiecznym. Jeżeli nie podchodzimy we właściwy sposób, ktoś może zignorować Słowo Boże, nie zdając sobie sprawy, że ma do czynienia z pewnym obrazem, z pewną alegorią, że musi naprawdę we właściwy sposób podchodzić do Bożego Słowa. Apostoł Piotr pisze tak w swoim drugim liście, kiedy pisze na temat czasów ostatecznych, pisze tak, mówi, tak też we wszystkich swoich listach, tak też mówi we wszystkich swoich listach, mówi apostole Pawle, gdzie o tym się wypowiada, są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które podobnie jak inne Pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swojej własnej zgubie. Oto może tak być. Wiecie, zawsze pycha, zarozumiałość przychodzi przed upadkiem. Oto Bóg powiedział do Adama i Ewy, właściwie do niego on to miał przekazać: Ewie, z tego drzewa nie wolno ci jeść, bo gdy zjesz, umrzesz. Było słowo. Słowo, na którym oni mieli stanąć, się oprzeć, i kiedy przyszedł przeciwnik diabeł, szatan. I kiedy zaczął mówić inne słowa, oni mieli w autorytecie tego przykazania stanąć i dać mu odpór i trzymać się słowa. Ale to drzewo poznania dobra i zła, mówi, jest intrygujące. Gdy tylko zjecie, będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Do tej pory oni nie musieli znać zła. I nie znali, co to jest zło, nie znali, co to jest grzech, nie znali, co to jest śmierć, ból, cierpienie, choroba, nic. Bo Bóg stworzył człowieka, aby żył wiecznie, właśnie w zdrowiu, błogosławiony był przez Boga. Ale przyszedł przeciwnik, który wrzucił myśl: Zobaczcie, jak ważne jest, czy pilnujemy naszego serca, a nasz umysł jest bramą do naszych serc. I oto przychodzi przeciwnik i próbuje zasiać w Twoim i w moim umyśle wątpliwości albo nakłonić nas. Tam Paweł pisze w drugim liście do Koryntian, żeby Was jak diabeł przez swoją chytrość zwiódł Ewę, żeby to Was nie spotkało. Pilnujcie tego. A więc jeżeli mam pokorne serce przed Bogiem, to mam pokorne serce wobec Jego słowa. Skoro Bóg tak powiedział. To ja to będę respektował dla mojego bezpieczeństwa, dla mojego zbawienia, dla mojego życia. Patrzę na tego też, który z łagodnością, z taką uprzejmością bierze, przyjmuje i Bóg wszczepia w nas swoje święte słowo, aby wydało Boży owoc. Adam i Ewa mogli dać zdecydowany odpór. Niestety tego nie zrobili. I to jest dla nas takim ostrzeżeniem. Oto Bóg coś mówi, a my próbujemy lekko potraktować Słowo. Bo jeżeli mam szacunek, bo jeżeli mam pokorę wobec Słowa, jeżeli Słowo Boże jest dla mnie wartościowe i niezwykle ważne, no to nie będę ignorował Jego poleceń wobec nas. Choćby takie, że baczcie bracia, Prawda, pilnujcie, abyście nie opuszczali wspólnych zgromadzeń waszych. Prosta rzecz. Prosta rzecz. Z, nie opuszczaj zgromadzeń ludu Bożego. Ale powiesz, ale przecież. Nie muszę być tak często. Po co? No dobrze. To, to jest moje myślenie, to może być moje myślenie. Powiem tak: To jest myślenie, które zasiewa przeciwnik do umysłu dzieci Bożych, bo on doskonale wie, jaka siła, jakie błogosławieństwo i życie płynie, kiedy zbór zgromadza się razem. Możecie powiedzieć amen? Dzisiaj. No, Żyjemy w takich czasach. Ten COVID, prawda, spowodował, że, na, że, że nas pozamykali. Ja rozumiem, że są pewne rzeczy, ale kiedy mogę być, kiedy mam, mogę dokonać wybór, kiedy więcej myślę, że czasami muszę dokonać wybór, żeby coś zostawić, aby być ze względu na słowo Pana. I tam jest powiedziane: Im bardziej widzicie, że się ten dzień przybliża, dzień przyjścia Pana bo Bóg wie, że w zgromadzeniu, kiedy jesteśmy razem, to my możemy jeden drugiego podnosić, zachęcać, modlić się jeden o drugiego, odświeżać przez społeczność z Panem i z sobą jeden drugiego. Podchodź do Bożego Słowa z miłością i miej w tym Słowie upodobanie. Drodzy, ja wierzę tak, dlatego, że jest to Pismo święte ktoś nazwał, że jest takim listem miłosnym Boga do nas ludzi. I Bóg wyraża w tej księdze ogrom swojej miłości wobec nas. Nie wyobrażam sobie, żeby dziecko Boże nie miało upodobania w Słowie Bożym. Nie, Słowo Boże nie było dla Niego, dla Jego serca, dla Jego ducha, rozkoszą i przyjemnością. Jeśli zostałeś zrodzony z mocy Bożego Słowa, a tak pisze Jakub i apostoł Piotr, że Bóg zrodził nas z nasienia Słowa, które do nas skierował. I Dlatego, że zostałem zrodzony ze Słowa i przez moc Słowa Bożego, i zacząłem żyć dla Boga i w społeczności z Bogiem, to to słowo staje się dla mnie codziennym pokarmem. Ja mam w nim rozkosz. Psalm pierwszy o tym właśnie mówi, żebyś, żebyśmy mieli w Jego słowie przyjemność i rozkosz. I tam jest powiedziane takie fajne słowa, że. Wręcz rozważając słowo Pana, mruczy z zadowolenia nad tym słowem. Dosłownie tam jest takie hebrajskie słowo użyte, czyli bierzesz słowo i, i normalnie to słowo sprawia ci tak wielką przyjemność, że tam jest to nazwane, że wręcz mruczy z zadowolenia. Taki jest zachwycony słowem Pana. Zobaczcie, dlatego, że słowo Boże jest pełne Boga, Jego mocy i życia, diabeł robi wszystko, żebyśmy jak najmniej mieli kontaktu z Jego słowem. To słowo przecież odświeża mój umysł. To słowo zasiewa prawdę w Bożą w moim sercu i w moim umyśle. Ono mi pozwala zachować się właściwie, kiedy wszyscy się niewłaściwie zachowują. Ze względu na słowo. To nic, że będę wyśmiany, to nic, że będę wydrwiony, zignorowany, ale ja wiem, że stoję na mocnym gruncie i mam rację. I wiem, że przez to szacunek dla słowa, bojaź i respekt przed Bogiem i Bożym Słowem, to Bóg mnie zachowa. Tamci śmiali się. Ci przyszli zięciowie Lota śmiali się i mówili: Żartujesz, Bóg zniszczy tą Sodomę i te miasta tak pełne ludzi, życia i dobytku, i tego wszystkiego. Myśleli, że żartują. A oni mówią: Uciekajcie jak najszybciej, bo zaraz będzie zagłada. Drodzy, nie wolno nam lekceważyć słowa. Bo Bóg mówi słowo po to, aby przynosić nam życie i błogosławieństwo. Miej upodobanie, miejmy upodobanie w Słowie Pana. Jak mogę powiedzieć, że mam w nim upodobanie? Tylko w jeden sposób mogę tego dowieść: że mam z tym Słowem społeczność. Ja go rozważam. Jak mówi psalmista, czy czy jak mówią księga Jozuego, rozważam go we dnie, w nocy. To nie znaczy, że ja zostawiam wszystko i nie pracuję. Nie, ale ja tam to słowo gdzieś tam przyjmuję i nawet w ciągu dnia ja wracam moją myślą. Ja jestem, pozwalam temu słowu gdzieś tam buzować, pracować w moim wnętrzu. I ono daje mi życie, daje mi radość. Popatrzcie, psalmista mówi tak, o jakże miłuję zakon Twój, przez cały dzień rozmyślam o nim. Psalm 119 wiersz 97. Jak on przez cały dzień rozmyślał. No jeżeli Dawid mówi też o wartości o pięknie słowa, to myślę, że Dawid był bardzo zajętym człowiekiem. Był królem. Sprawy państwa były na jego głowie. A jednak on wiedział, czym jest słowo i temu słowu poświęcał niesamowitą uwagę i czas. Mam upodobanie w przykazaniach Twoich. On nie mówi: Jestem zmęczony, Boże, Ty ciągle mówisz: To wolno, tego nie wolno. Nie, mam upodobanie w Twoich przykazaniach. Ja wiem, że Twoje przykazania są dla mnie życiem i błogosławieństwem. Kiedy mówisz nie, to wiem, że chcesz mojego dobra. Kiedy mówisz tak, wiem, że chcesz mojego dobra. Twoje tak i twoje nie jest dla mnie życiem i błogosławieństwem. Zaiste ustawy twoje są rozkoszą moją, doradcami moimi. Rozkoszuję się przykazaniami twoimi, które pokochałem. Wznoszę ręce do przykazań twoich, które kocham. Jeszcze wiecie, nie modliłem się, żeby wznos nie wznosiłem rąk do przykazań pana. Ciekawa rzecz. Wznoszę ręce, czyli do jego słowa. Boże, jak cudowne to jest, co mi objawiasz, jak wspaniałe jest to, co mówisz. Popatrzcie, oto człowiek, który chce usłyszeć Pana, który chce przebywać. W zgromadzeniu Pana, czyli mam to na myśli, w tej relacji z Bogiem, gdzie masz właściwe serce, właściwe nastawienie, i kiedy przebywasz i rozmyślasz, i masz takie właściwie otwarte serce, nagle Duch Boży zaczyna działać. I to słowo jest poruszone, jak ta woda w sadzawce. I nagle. To błogosławieństwo słowa i światło słowa, prawda słowa zaczyna nas przenikać, i mówimy, to jest cudowne. Boże, dziękuję Ci. I nagle ze słabego, strudzonego jesteś posilony i powstajesz, aby iść i zwyciężać, aby biec dalej, aby błogosławić Pana. Rozkoszuję się przykazaniami Twoimi, które pokochałem. Wznoszę ręce do przykazań Twoich, które kocham. Lepszy jest dla mnie zakon ust Twoich niż tysiące sztuk złota i srebra. Lepszy jest. Tak, mu, tak mówi człowiek, który zna wartość słowa Bożego, który widząc bogactwo materialne, mówi: Ja przedkładam nad to słowo Pana. Ono jest ważniejsze. Ja chcę skorzystać, ile tylko mogę, i chcę być tam, gdzie Jego Słowo w mocy Bożej jest zwiastowane. Podchodź do Bożego Słowa z wiarą, z zaufaniem, to jest czwarta taka rzecz. Wiedz, że Słowo Pana jest wiarygodne, jest spolegliwe. Przecież to właśnie to słowo sprawiło, że otworzyły się moje oczy, że zrozumiałem i zobaczyłem, że jestem człowiekiem grzesznym, i to słowo dało mi zachętę, aby wzywać Jego imienia. I zaufać temu, że Jego święta krew, która została przelana na krzyżu, że ona mnie zupełnie oczyszcza z moich grzechów. Tak to było. Tak to było w Twoim życiu. Oto mamy. Bóg oczekuje, że będziemy ludźmi pełnymi wiary w Jego Słowo, że będziemy ufać Jego, Jego Słowu. Ja kiedyś opowiadałem taką historię: ją przeczytałem: ktoś wziął Biblię, potargał jakiś sklepikarz i traktował ten, te kartki Biblii do pakowania towaru w swoim sklepie. I ktoś przyszedł i i kupił coś i wziął taką jedną kartkę, i tam to tak wszystko było różnie wyglądało, ale tam było napisane: Wszyscy zgrzeszyli. I nie ma ani jednego sprawiedliwego. I ten człowiek, który tą, to, ten, ten kawałek Biblii dostał, tekstu biblijnego, kiedy to przeczytał, Bóg przemówił z całą mocą do niego. Duch święty. I on nagle uświadomił sobie: Jestem grzesznym człowiekiem. Ale co mam zrobić? Jak mam, jak mam się pozbyć grzechu w swoim życiu? Jak mogę się uwolnić od tego poczucia winy i potępienia? I znowu poszedł coś kupić. I ten znowu mu zapakował widną kartkę z Biblii. Przyszedł do domu, rozwinął, a tam jest napisane: Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. I to było słowo kolejne. I on wtedy wiedział, że jest złożona ofiara, że krew Jezusa oczyszcza go i uwierzył całym sercem i pokój Boży wypełnił jego wnętrze jego serce. Pan posyła słowo, mówi słowa, ale oczekuje, że tak jak podchodzimy z szacunkiem, mamy też podchodzić nie tylko z szacunkiem, z miłością, z uniżonym sercem, ale mamy po podchodzić do Bożego słowa z wiarą. Z wiarą nawet jest zapisane w przypowieściach Salomona, że to słowo, słowo Boże przynosi uzdrowienie dla naszych ciał. Bóg dał wiele obietnic. A więc, kiedy Bóg posyła słowo, Bóg daje słowo, niebo i ziemia przeminą, ale słowa Pana nie przeminą, oto uchwyć się słowa Pana. Trzymaj się tego, co Bóg mówi, aż zobaczysz, Boże, błogosławieństwo i wypełnienie słowa Bożego w swoim życiu. Czy to będzie uzdrowienie? Czy to będzie napełnienie Duchem Świętym? Przecież Bóg dał słowo, że On chce nas uzdrawiać, że On chce nas napełniać mocą z wysokości. Ale muszę Go przyjąć z wiarą. Wiecie, wielu ludzi, czytając Boże Słowo, byjąc, będąc w stanie desperacji, kiedy wydawało się, że nie ma żadnej nadziei, ale Słowo, które usłyszeli, oni przez wiarę sprawili, że to Słowo Boga zaczęło działać i realizować się w ich życiu. Oni mówili, jak Jakub nie puszczę się Ciebie, aż mi nie pobłogosławisz Boże, aż ta obietnica się nie wypełni w moim życiu. Apostoł Paweł pisze tak do zborów tesalonicze, a przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście nie jako Słowo ludzkie, ale jak jest prawdziwe jako Słowo Boże, które też w was wierzących skutecznie działa. Psalmista mówi: zaufałem, Słowu Twojemu. Kiedy jest jakaś sytuacja, i to przecież On daje nam Słowo. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. Ja dam Wam ukojenie. On daje wiele obietnic i wiele słowa. Słowo pa, słowa Pańskie są słowami czystymi, srebrem przetopionym, odłączonym od ziemi, siedemkroć oczyszczonym, mówi Psalm 12, Wiersz 7. Jeremiasz 1:17: Pan czuwa nad swoim słowem, aby się wypełniło. Ono nigdy nie zawiedzie, ale czyni dokładnie to, na co Bóg je posyła. Słowo Pańskie jest wypróbowane, starczą wszystkim, którzy w nim ufają. Ale zobaczcie na inną rzecz. Kiedy nie ma w nas wiary, w to, co do nas Bóg mówi, zaczynamy ponosić porażki i to czasami sromotne porażki. List do Hebrajczyków, 4.2 mówi tak. Ono, oni słyszeli słowo podobnie jak my, ale to, że usłyszeli słowo, nie powiązali tego z wiarą, i słowo usłyszane nie przydało im się na nic. Mieli wejść do ziemi obiecanej. Obietnica mówiła: wejdźcie, oto teraz jest czas i posiądźcie tą ziemię. Ale wszyscy, za wyjątkiem dwóch osób, powiedziało: nie możemy. Tej ziemi zdobyć. Zobaczcie, oto Bóg wylewa, czy chce sprawić, dać Tobie i mnie błogosławieństwo, ale brak wiary, brak zaufania Bogu, brak, że rzeczywiście Bóg chce mi to dać, sprawi, że ominie mnie to, co Bóg ma dla mnie. Oni nie weszli do tej ziemi. Pomimo tego, że taka była wola Boża, pomimo tego, że takie było słowo od Pana, nie powiązali tego słowa z wiarą i posłuszeństwem. Nie wątmy w to, co Bóg nam obiecuje i do nas do nas mówi. Pan Jezus pamiętacie w Nazarecie nie mógł czynić wielu cudów. Tylko niewiele. Dlatego, że nie było w nich wiary. Słowo było, wcielone słowo było, była moc Boża, ale nie mógł tam uczynić wielu cudów, bo patrzyli na Jezusa nie jak na Syna Bożego pełnego mocy, ale jednego ze swoich mieszkańców, i to jest niemożliwe, żeby on mógł coś zrobić. Kiedy przychodzimy do zgromadzenia, kiedy tutaj jesteśmy, Bóg oczekuje, że będziemy otwarci i z wiarą przyjmowali słowo Pana, aby odbierać to, co On ma dla nas. Nie pozwólmy, aby tylko inni odbierali błogosławieństwo, ale chcielibyśmy przez wiarę odebrać błogosławieństwo. Taka prosta wiara, proste zaufanie. Dzieje się to, dzieje się tamto, wali się, okej, okay, ale ja wiem, że Bóg z tego da wyjście. Nie wiem jak ale da wyjście. I nagle zaczynasz widzieć Boże rozwiązanie, bo zaufałeś Bogu. Mamy podchodzić do Bożego Słowa z otwartym sercem. List do hebrajczyków 3, 12, 13 mówi, że ci, którzy uwierzyli, w pewnym momencie zatwardzili serce na Słowo. Popatrzcie, to grozi każdemu z nas. Oto możesz... Zostać zrodzony przez słowo, możesz podążać za Bogiem, ale w pewnym momencie, kiedy nasze kroki, nasze życie idzie w niewłaściwym kierunku, możemy zatwardzić serce na słowo. Ja może przeczytam ten fragment, żeby w kim z Was, tak tam jest napisane, nie było złego, niewierzącego serca. Napominajcie. Wierz 12 i niży. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego, ale napominajcie jedni i drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Oto mamy mieć otwarte serce na słowo Pana. Kiedy Jezus mówi tą przypowieść o czworakiej roli, to tam jest serce, jak ubita droga. Albo serce, które jest nieprzeorane, jest troszeczkę takie z wierzchu jeszcze gotowe, ale wewnątrz jest skała. I nie mogło wzejść to Słowo. Nie miało warunków do wzrostu. Oto każdy z nas musi badać swoje serce, aby otworzyć je dla Bożego Słowa. Mamy podchodzić dalej do Bożego Słowa z pragnieniem Jego zrozumienia. Panie, co Ty mówisz w tym słowie do mnie? Co Ty chcesz powiedzieć? Czego to słowo mnie uczy? Wiecie, to wymaga od nas trochę czasu i wysiłku i zastanowienia. Wyroki Pana są prawdziwe, mówi psalmista w Psalmie 19. Są bardziej pożądane niż złoto, nawet najszczersze. Miej to pragnienie, pożądanie zrozumienia Jego słowa. Miejmy to. Wy, którzy, nuże, wszyscy, którzy macie pragnienie, nakłoncie swojego ucha, pójdźcie do mnie, słuchajcie, a ożyje wasza dusza. Panie, daj mi zrozumieć, daj mi poznać. W Ewangelii Jana 8, 31, 32 Jezus mówi: I Poznacie prawdę i prawda was wyzwoli. Poznacie prawdę. I czasami muszę zadać sobie trud, muszę być przed Bogiem w Jego obecności, często w modlitwie, Panie, Duchu Święty, daj mi zrozumieć Twoje Słowo. A nie tak, no nie, nie wiem o co tam chodzi. I żyję sobie, ja nie wiem o co tam chodzi. To jest, to, to jest zbyt trudne dla mnie. Tak, są rzeczy niektóre trudne, ale przecież kochasz Boże Słowo. Zostałeś zrodzony z Bożego Słowa, przez Boże Słowo. To Bóg oczekuje, że będziesz chciał rozumieć, co Bóg mówi. I Bóg nie odbiera nikomu z ludzi szansy zrozumienia Jego słowa dla tych, którzy chcą, którzy chcą zrozumieć Jego słowo. Nie próbujmy nigdy czytać słowa Bożego, aby udowodnić swoje racje. Pozostaw na boku swoje uprzedzenia, wcześniejsze opinie i poglądy innych. Jakby zostaw tą, panie, ja chcę zrozumieć, co tutaj jest mowa, o czym tutaj jest mowa. Daj mi to zrozumieć. Nie próbuj zasłaniać się większością, bo więk oni tak uważają to widocznie, skoro wszyscy albo dużo tak uważa, to oni muszą mieć rację. Nie. Wielokrotnie Biblia nam pokazuje, że Wcale większość nie musi mieć racji, nie? Wcale. Bo to Bóg uratował jedynie ośmioro w czasach potopu. To większość się myliła, ale ten, który usłyszał słowo, uwierzył, miał otwarte serce, miał szacunek dla słowa, zaczął robić według tego słowa i budować arkę. I kiedy przyszedł odpowiedni czas, on był gotowy, aby ocalić swoje życie i życie swojej rodziny. Do tego czasu mógł być wyśmiany, wydrwiony, wygwizdany, ale on wiedział, co robi. Skoro Bóg tak mówi. Drodzy, skoro Bóg tak mówi w swoim słowie, że człowiek powinien się upamiętać, że człowiek powinien porzucić grzech, że powinien zaufać Chrystusowi, to to jest prawda. I człowiek powinien to, do tego podejść we właściwy sposób. Bóg daje zrozumienie. Ale nie tylko chcę go zrozumieć, mieć to pragnienie zrozumienia. Kolejną rzeczą chcę mieć, być tym, który to słowo pełni, wypełnia. Bo, bo nie chcę go zrozumieć, żeby miał pełną głowę dobrego zrozumienia słowa, a żył dalej tak, jak żyje. Bo przecież nie po to Bóg posyła swoje słowo. Ale abym mógł doświadczać tej Bożej przemiany w swoim życiu, Bożego błogosławieństwa i zwycięstwa, nie studiuję dla zaspokojenia ciekawości, ale aby poznać prawdę i według niej żyć. Poznać i żyć. Ten tylko, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten będzie w Bożym Królestwie, mówi Jezus. Ten, który pełni. I słowo Boże przestrzega nas, abyśmy nie byli słuchaczami oszukującymi samych siebie. Ktoś tak fajnie powiedział i to mi się podobało: podchodź do Bożego słowa w sposób inteligentny. Czyli używajmy swoich szarych komórek. Pozwólmy, żeby Duch Święty oświecił nas. Jak powiedziałem, każdy ma przywilej i łaskę, aby badać Słowo Boże i sprawdzać, czy rzeczywiście to, co słyszę i kto coś, co głosi, jest prawdą. Pamiętacie dzieje apostolskie, 17 rozdział, wiersz 10 do 12. Ci, którzy byli z Berei, byli lepszego usposobienia. I nie od razu powiedzieli, a Paweł, to tam mówią o nim, że to sekciarz, yy, mąciciel, bo takie o nim szły właśnie wici. Nie. Oni badali sprawdzali, czy tak się rzeczy mają. Nikt z ludzi nie jest zwolniony od obowiązku słuchania, sprawdzania Bożego Słowa i podążania za Bożym Słowem. Nie możesz tego obowiązku złożyć na kogoś innego, bo sprawa dotyczy naszego, naszego zbawienia. Drugi Tesaloniczan, drugi rozdział 10 do 12 mówi, że ci, którzy. Ulegną zwiedzeniu przez Antychrysta. Tak mówi nam ten drugi rozdział: to będą ci, którzy nie przyjęli miłości prawdy. Nie przyjęli miłości prawdy. Oto mogli przyjąć słowo. Oto ulice są pełne dzisiaj słowa Bożego i place. Głoszone jest w internecie i wszędzie. Ale oni nie umiłowali słowa, wzgardzili słowem. I co się stało? Stali się łatwym i staną się łatwym łupem Antychrysta, kiedy on przyjdzie. Tam jest to wyraźne ostrzeżenie. Nie, że Bóg zakryje. To, to jest konsekwencja tego, że oni nie przyjęli słowa, nie przyjęli miłości, dlatego Bóg wydał ich i pozwolił na to. Drodzy, pamiętajmy, że ilekroć zwracamy się do Bożego Słowa, czytamy Boże Słowo, to diabeł robi wszystko, żeby to Słowo wykraść z naszych serc. Ale pamiętaj, bądź tym, który chce go zrozumieć, bada, rozumie, że różne formy literackie są. Prawda Boża jest przekazana przez różne formy literackie, i, i bądźmy właśnie takimi inteligentnymi. I nie przyjmujmy od razu, że wszystko jest tak, jak to zostało powiedziane. Co mam na myśli? Jeżeli Jezus mówi: Ja jestem drzwiami dla owiec, to nikt z nas normalnie nie pomyśli, że Jezus jest drzwiami, że to jest obraz. Jezus stosuje obraz przenośnie, alegorię. Mówiąc, ja jestem drzwiami dla owiec, tak samo ja jestem krzewem winnym. To jest alegoria. My to wszystko, tak na zdrowy chłopski rozum, wiemy, rozumiemy i tu nie trzeba filozofowania. Kiedy Jezus mówi: Kto będzie jadł i pił ciało moje i moją krew? To też musimy wiedzieć, że to jest obraz, że to nie jest dosłownie. Bo rozumiemy, że w Bożym Słowie są różne formy literackie, a więc chodzi o duchowe karmienie się Chrystusem, przez wiarę, tak jak mówi Boże Słowo. A więc podchodźmy do Bożego Słowa inteligentnie. Miejmy tą świadomość, że czasami to jest, wszystko jest jasne i proste, Jezus mówi: Przyjdźcie do mnie. No jak mogę do Niego przyjść? No po prostu w modlitwie, w wołaniu. Proste. I ostatnia rzecz, i będziemy się modlić, podchodźmy do Bożego Słowa z modlitwą, zawsze się modląc, zawsze mówiąc: Panie, Duchu Święty, daj mi zrozumienie Twojego Słowa. Pomóż mi, bo przecież Bóg dał nam najlepszego nauczyciela, Ducha Świętego. Nie zostawił nas samych. I Duch Święty jest gotów, jeżeli będziemy Go prosić, będziemy otwarci, On da nam zrozumienie. I powiem, to jest cudowne, kiedy nie uczyłeś się w żadnej szkole teologicznej, po prostu czytasz, ale masz tego najlepszego teologa Ducha Świętego. I czytasz i coraz więcej, więcej i więcej staje się jasne i zrozumiałe. Bogu za to niech będzie chwała. Miejmy to właściwe nastawienie. Po co? Po to, aby Słowo Boże wykonało swoje dzieło w całym swoim wymiarze w naszym życiu. Abyśmy mogli doświadczać wypełnienia Jego obietnic, ale przecież ja do tego muszę mieć otwarte serce i wiarę i nieustępliwość, aby stać na gruncie prawdy Bożej. Powstańmy, aby się modlić. Chcemy Bogu podziękować za Jego święte słowo, ale też chcemy powiedzieć, panie. Proszę Cię, aby to słowo z całą mocą działało w naszym życiu, w moim życiu. Panie, daj mi doświadczać mocy i wypełnienia i spełnienia Twojego słowa w moim życiu. Panie, dziękuję Ci za moc Twojego słowa, za potęgę Twojego słowa, dziękuję Ci, że ty stoisz za swoim słowem, dziękuję Ci, że nic nie powstało bez Twojego słowa. Wszystko przez Twoje słowo powstało. I dziękujemy Ci, że Ty zbawiłeś nas przez swoje Słowo, przez moc prawdy o Jezusie Chrystusie. Panie, dziękujemy Ci. Boże, dziękuję Ci i modlę się dla samego siebie. Pomóż mi, Panie, chwycić, trzymać się Twoich obietnic, Twojego Słowa, aż będę oglądał wypełnienie Twojego Słowa. Aż, Panie, to, co zamierzyłeś, to, co obiecałeś, będzie moim udziałem więcej i więcej każdego dnia. Panie, modlę się, abyśmy jako zbór trzymali się mocno Twojej prawdy i Twojego słowa, abyśmy nie zbaczali ani w prawo, ani w lewo, i w naszym życiu osobistym, i rodzinnym. Bądź tobie chwała, Panie. Amen.